W ramach badań operacyjnych chciałam Wam pokazać, jak można rozwiązać problem komiwojażera. Musimy z danego miasta, na przykład pierwszego, przejść przez wszystkie miasta w ten sposób, żeby jak najniższy był koszt transportu między poszczególnymi miastami. Każde miasto odwiedzić tylko raz i jednocześnie wrócić do tego miasta początkowego. Jak widzicie tutaj, mamy zapisaną macierz kosztów transportu z określonego miasta do innego miasta. Przy czym oczywiście koszt transportu z miasta na przykład pierwszego do niego samego jest zerowy. Macierz kosztów nie jest symetryczna, jest asymetryczna. Inny jest koszt między jednym miastem a drugim. Nie jest to dokładnie ta sama wartość tutaj według głównej przekątnej. Można narysować taki graf, takie drzewo decyzyjne, jak ja tutaj zrobiłam. Jeżeli rozpiszemy sobie, że na początku wybieramy miasto numer jeden, możemy pojechać do miasta drugiego i wydać na przykład 10 jednostek. Możemy pojechać do miasta trzeciego po koszcie równym 15 i możemy pojechać do miasta czwartego po koszcie 20. Gdy już dojedziemy do miasta drugiego, z miasta pierwszego jadąc, możemy już tylko jechać albo do miasta trzeciego lub czwartego. Zawsze w tym momencie czytamy, z którego miasta, czyli tu z drugiego, w tym elemencie z drugiego miasta, jedziemy do miasta trzeciego lub czwartego, czyli z drugiego miasta jedziemy do miasta trzeciego lub do miasta czwartego, czyli to jest ta wartość. Stąd mam te zaznaczone szarym kolorem wartości. Jeżeli już jechałam z miasta pierwszego przez miasto drugie do miasta trzeciego, zostaje mi tylko odwiedzić miasto czwarte, a potem wrócić z powrotem do miasta pierwszego. Czyli koszt transportu z miasta trzeciego do miasta czwartego, a potem z czwartego do pierwszego. Czyli z trzeciego do czwartego to 12 i z czwartego do pierwszego to jest 8. Dlatego tu jest 12, tu jest 8. Jeżeli teraz byliśmy w mieście drugim i pojedziemy jednak najpierw przez miasto czwarte, a potem trzecie i pierwsze, to ten koszt transportu między drugim miastem a czwartym jest 10 i będąc w mieście czwartym, przenosimy do miasta trzeciego po koszcie równym 9, który jest tutaj zapisany. I potem z miasta trzeciego jedziemy do miasta pierwszego, które było na początku tej trasy, tak jakbyśmy nieformalnie robili kółko powrotne. I w tym momencie koszt transportu między trzecim a pierwszym miastem, patrzymy między trzecim a pierwszym miastem jest 6. Tak samo sprawdzamy sobie tutaj, czy nam się zgadzają koszty transportu między danym miastem początkowym a końcowym na danym odcinku. Potem widzimy, że na przykład tutaj po wyborze drugiego miasta mamy jeszcze wybór, czy będziemy jechać do miasta drugiego lub czwartego, a potem już po wyborze na tym etapie możemy wybrać tylko pozostałe nam czwarte miasto i wrócić z powrotem do miasta podpisanego jako jeden. Także widzicie, że tak, na początku jest tylko jakby jedna możliwość, po prostu jedno miasto. Potem na kolejnym etapie możemy wybrać jedno z trzech miast. Potem na każdym etapie, na trzecim etapie, z każdej decyzji, którą przed chwilą podjęliśmy, możemy już wybrać tylko dwa miasta, a na ostatnim etapie, czwartym, możemy wybrać tylko jedno miasto, które zostało nam do wyboru, a na końcu za każdym razem wybieramy miasto pierwsze, które jest zarazem tym miastem początkowym, żeby zastosować to drzewo decyzyjne. Dobrze jest właśnie to wszystko sobie porozpisywać, a teraz uzupełniać te elementy związane z zagadnieniem programowania dynamicznego. To znaczy, można liczyć, że tu jest etap pierwszy wyboru, tu jest etap drugi, trzeci i czwarty. Każdy z tych etapów musi być zgodnie z teorią programowania dynamicznego optymalny, czyli jeżeli u nas jest to problem komiwojażera, musimy w tym momencie przyjąć kryterium minimalizacji. Zgodnie z zasadą programowania dynamicznego, na każdym z etapów podejmowania decyzji, do którego miasta wjedziemy, nasze rozwiązanie musi być optymalne. A więc zobaczmy na ostatnim etapie, jaki jest optymalny koszt
dostania się z różnych miast do miasta pierwszego, które jest punktem naszym ostatecznym i zarazem początkowym w sumie. Więc możemy zacząć od tego, że na przykład tutaj, żeby dostać się z miasta trzeciego do pierwszego, no nie ma innej możliwości, musimy w tym momencie wydać 6 jednostek, najniższy możliwy koszt. Potem na przykład dostając się z miasta drugiego do miasta pierwszego, ponosimy koszt równy 5 i tyle wynosi najniższy możliwy koszt podjęcia decyzji, bo innych wariantów nie ma. Tak samo robimy tutaj. Dostać się z miasta trzeciego do pierwszego, koszt wynosi 6, czyli najniższy możliwy, a innych nie posiadamy, wynosi 6. Tutaj tak samo, z miasta drugiego do miasta pierwszego, koszt wynosi 5, czyli optymalnie jest wydać tutaj tylko 5 jednostek, bo innych wariantów nie ma. Dostając się z miasta czwartego do miasta pierwszego, koszt ponosimy na poziomie 8, czyli optymalnie też jest 8. Jeżeli z miasta czwartego do miasta pierwszego koszt wynosi 8 jednostek, to jest jedyna optymalna decyzja i optymalny koszt, jaki możemy ponieść. Dalej cofamy się i jedną gałąź w takim drzewku decyzyjnym wyżej. Optymalnie decyzja tutaj po przesunięciu się z miasta drugiego do pierwszego to był koszt łącznie 5. Jeżeli teraz powiedzmy do tego miasta drugiego dostaniemy się z miasta trzeciego, to łączny koszt, jaki możemy tutaj ponieść, wynosi dotychczasowe 5 plus bieżące gałąź wcześniej 13 jednostek kosztu, czyli łącznie mamy tego kosztu 18, a że nie mamy żadnej innej wartości branej pod uwagę, no to musimy ponieść ten koszt i traktujemy go jako najniższy możliwy. Teraz tutaj, jeżeli na poprzedniej gałęzi, czyli jadąc z miasta trzeciego do pierwszego, najniższy możliwy koszt wynosił 6 jednostek, to jeżeli się cofniemy i jakby przyjedziemy z miasta drugiego, to poniesiemy koszt dotychczasowy 6 i wcześniejsze 9, czyli łącznie wydamy 15 jednostek, a że nie mamy żadnego innego wariantu, tylko idziemy powiedzmy w dół do kolejnego miasta, bo innego już nie mamy do wyboru, to ten koszt traktujemy jako optymalny, bo najniższy możliwy. Dostając się z miasta drugiego do miasta pierwszego, możemy minimalnie podnieść koszt równy 5 jednostek, ale przyjeżdżając do tego miasta drugiego z miasta czwartego, musieliśmy ponieść dodatkowo koszt równy 8, a więc do bieżącego kosztu dodajemy ostatni optymalny koszt wynoszący 5, jest to łącznie koszt równy 13, że nie mamy żadnego innego kosztu, ten koszt traktujemy jako optymalny, tutaj akurat najniższy możliwy. I przejeżdżając z miasta czwartego do miasta pierwszego, wydaliśmy najmniej 8 jednostek. Jeżeli byśmy przyjechali jednak z miasta czwartego, przejeżdżając przez miasto czwarte, żeby się dostać do miasta pierwszego, to byśmy wydali dodatkowe 10 jednostek. A więc jeżeli do dotychczasowego optymalnego kosztu dodajemy kolejne wcześniejsze 10 jednostek, łączny koszt będzie wynosił 18. A że nie mamy żadnego innego dodatkowego kosztu, to w tym momencie traktujemy go jako optymalny. Dostając się z miasta trzeciego do pierwszego, optymalnie jest wydać tylko 6 jednostek. Nie mamy innego wariantu. Ale idąc wcześniej, gdyby przyjechać z miasta czwartego, byśmy wydali dodatkowe 9 zł, a więc dotychczasowy koszt plus bieżący koszt daje nam 15. I traktujemy to jako koszt optymalny dla tej decyzji, dla tego zbioru kolejnych połączeń. Tutaj dla ostatniego, więc znowu robimy podobnie. Optymalnie ostatnio było wydać tylko 8 jednostek, transportując się, przenosząc z miasta czwartego do miasta pierwszego, ale jeżeli byśmy chcieli przyjechać z miasta trzeciego do tego miasta czwartego, wydalibyśmy dodatkowe 12 jednostek, czyli 12 plus 8 daje 20, czyli to jest łączny koszt dostania się z trzeciego miasta przez czwarte do miasta pierwszego, które jest miastem początkowym i końcowym. Do tego etapu to nie wydaje się jeszcze trudne. Idziemy teraz dalej. Tutaj ja zapisałam, że mamy dwie możliwości. Wybieramy minimalną z dwóch wariantów, bo teraz możemy z czwartego miasta przejechać przez miasto trzecie, drugie, żeby przyjechać do pierwszego, lub wyjechać z miasta czwartego, przejechać przez drugie,
trzecie i dojechać do miasta pierwszego, ale pytanie, która trasa jest lepsza? Na tej trasie, na dotychczasowym etapie, najkorzystniejszym kosztem było wydać tylko 15 jednostek, żeby przejechać z miasta drugiego przez trzecie do pierwszego. Jeżeli jednak byśmy tutaj uważali, że ta trasa jest dobra, a byśmy chcieli przyjechać z miasta czwartego, to my do optymalnego ostatniego poziomu 15 jednostek dodajemy ten koszt transportu na tej trasie z miasta czwartego do miasta drugiego i dodajemy 8 jednostek. A więc ta trasa by miała wartość 23 jednostek. Tu jest podpisana ta wartość 23. Wzięło się stąd, że po prostu optymalną wartość ostatnią zwiększamy o koszt dodatkowego odcinka. Tutaj tak samo. Optymalny koszt powiedzmy na kolejnym etapie zwiększam o koszt transportu do wcześniejszego etapu, czyli mamy 18 plus 9. Nas interesuje, która trasa da niższy koszt transportu. Tutaj już interesuje nas minimalna między łącznie 23 a 27. Niższą z tych dwóch liczb jest wartość 23. Gdy już się pojawiają dwa warianty dla wyjazdu z miasta trzeciego, nie jedziemy po prostu do jednego miasta, tylko mamy możliwość albo tu pojechać, to do bieżącego poziomu, jaki mamy optymalny, dodajemy koszt trasy z tego miasta trzeciego. W tym momencie optymalne ostatnie 18 zwiększamy o koszt transportu z miasta trzeciego do miasta drugiego i bierzemy pod uwagę, że ewentualnie z tego miasta trzeciego możemy jednak pojechać do miasta czwartego, gdzie optymalny jakby dojazd z niego, z tego miasta czwartego do miasta pierwszego jest 13. Jeżeli to zwiększymy o ten wcześniejszy etap, czyli wyjazd z miasta trzeciego do miasta czwartego o koszcie równym 12, mamy możliwość znalezienia bardziej korzystnej trasy, czy tej. Która z tych tras jest korzystniejsza, to ta, która generuje niższy koszt dostania się z tego punktu do punktu pierwszego. Nieważne już przez które miasta, ważne, żeby koszt był niższy. To jest tylko warunek, powiedzmy, niższego możliwego kosztu. I w tym momencie tym niższym kosztem jest 25, mamy te wartości zapisane. Do ostatnio optymalnej wartości dodaję koszt odcinka wcześniejszego, czyli w tym momencie do 20 dodajemy 9 jako koszt transportu z miasta drugiego do miasta trzeciego. Rozważamy przy wyjazd z miasta drugiego do miasta czwartego, gdzie optymalny koszt dalszej trasy wynosi 15. I w tym momencie do optymalnego kosztu dalszej podróży dodajemy koszt odcinka wcześniejszego, czyli to jest 15 plus 10 i mamy to wypisane. Żeby się dowiedzieć, która trasa jest dla nas bardziej korzystna, czyli generuje niższy możliwy koszt całkowity dostania się z miasta drugiego przez miasta 3 i 4 do miasta pierwszego, wybieramy taką trasę, która daje niższy koszt całkowity i niższą wartością z tych dwóch jest 25. Na początku trasy wybieraliśmy jedno z trzech miast. Dalsza trasa z miasta czwartego, jej najniższy możliwy koszt wynosi 23. Jeżeli byśmy chcieli jeździć dalej optymalnie, to do możliwego najniższego kosztu dodajemy koszt odcinka jeszcze wcześniejszego, czyli z miasta pierwszego do miasta czwartego, czyli daje nam to łącznie koszt 23 dotychczasowe plus 20. Ewentualnie możemy też jechać z miasta pierwszego do miasta trzeciego, gdzie dalszy odcinek trasy do miasta pierwszego narzuca nam koszt łącznie 25 najniższych. Jeżeli byśmy chcieli dalej optymalnie jechać, no jedynie jest możliwość jechania do miasta pierwszego. Ten koszt tej trasy wynosi 15, dlatego też mamy 25 plus 15. To jest możliwość tej trasy przez miasto pierwsze, potem trzecie i albo tu już nie będę teraz o tym mówiła. I była jeszcze opcja taka, że do miasta, jakby koszt transportu z miasta drugiego najtańszy do miasta pierwszego wynosi 25. Musimy dodać koszt tej trasy z miasta pierwszego do miasta drugiego, czyli do 25 dodajemy 10, będzie w tym momencie 35. I zawsze wybieramy na każdym etapie możliwie najniższy, jakby brany pod uwagę koszt, więc to będzie szukanie minimalnej
Będzie to wartość 35. To jest najniższy koszt, jaki możemy ponieść na trasie, żeby się dostać z miasta pierwszego przez drugie, trzecie i czwarte. Tylko oczywiście wracając do miasta pierwszego, tylko pytanie, jaka to będzie trasa. Kolorem zaznaczymy miasta i kolejność naszych odwiedzin. Na pewno zaczniemy od miasta pierwszego. Ten minimalny koszt równy 35 wziął się z tego, że do 25 dodaliśmy 10. Czyli oznacza, że jedziemy teraz do miasta numer 2. Teraz ten najniższy możliwy koszt 25 wziął się z tego, że do kosztu optymalnego 15 dodaliśmy bieżący koszt równy 10 i dojechaliśmy po najniższym możliwym koszcie 25. Czyli z miasta drugiego przyjedziemy do miasta czwartego. A teraz, że nie mamy żadnych innych wariantów, jedziemy przez miasto trzecie do miasta pierwszego. Nasza trasa tego komiwojażera to jest miasto pierwsze, potem miasto drugie, potem miasto czwarte, trzecie i na końcu jest powrót do miasta pierwszego. A koszt transportu wynosi 35 jednostek.